Dzień dobry, jest środa 17 lipca. Gabriela Stefanowicz, zapraszam na wydarzenia telewizji Streameo. Bezproblemowa rekrutacja do jeleniogórskich szkół. Jednostronny ruch na Śnieżkę. Bezproblemowo przebiegła rekrutacja do szkół średnich w Jeleniej Górze. Większość uczniów dostała się do wymarzonej placówki. Zakończyła się rekrutacja do szkół średnich. Jeleniogórskie placówki oświatowe przygotowały 1568 miejsc, z czego w liceach 504, a w technikach 840. Do wymarzonej szkoły nie dostało się 39 osób. Mamy przygotowanych w sumie około 400 wolnych miejsc w innych szkołach, także uczniowie tam odnajdą swoje miejsce. Największym zainteresowaniem cieszyło się drugie liceum ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida. Tam też utworzono 8 klas pierwszych. Wśród szczęśliwców, którzy dostali się do cieplickiego liceum, była Martyna Borowy. To mała szkoła. W mojej klasie, z tego co patrzyłam, to jest około 28 osób. Także nie było za dużo miejsc. No ale jestem zadowolona z tego, że się dostałam. Uczyłam się przez cały rok. W pierwszym liceum ogólnokształcącym utworzono 16 klas pierwszych, to dwa razy tyle co w latach ubiegłych. Co ciekawe, uczniowie chętniej wybierali klasę o profilu ścisłym niż humanistycznym. Jeśli chodzi o licea ogólnokształcące, to biologiczno-chemiczny w różnych odmianach, matematyczno-fizyczny, następnie zespół szkół elektronicznych i kierunki tam proponowane, zespół szkół technicznych, mechanik. W poniedziałek informacje o wolnych miejscach pojawią się na stronach internetowych szkół i miasta. Co najważniejsze, nauka we wszystkich szkołach średnich będzie w Jeleniej Górze jednozmianowa. W szkołach brakuje nauczycieli. To są takie przedmioty jak biologia, jak chemia, jak fizyka. Natomiast one będą, będzie potrzeba zwiększenia ilości godzin po prostu dla tych nauczycieli, którzy po prostu są. Nie będą wykonywane specjalne remonty budynków szkolnych. Wykonujemy remonty na bieżąco. W tym roku jest to kwota 500 tysięcy złotych. I dodatkowo od, nie ukrywam, kilkunastu intensywnych tygodni trwają prace nad poszerzeniem bazy noclegowej. W nowej bursie szkolnej będzie 80 miejsc. Jej lokalizację poznamy do końca miesiąca. Karkonoski Park Narodowy sugeruje turystom idącym czerwonym szlakiem na Śnieżkę, aby stosowali się do ruchu jednostronnego. Dlaczego? O tym w materiale Roberta Czepielewskiego. Tradycyjnie w okresie wakacyjnym Karkonoski Park Narodowy wprowadził ruch jednostronny na Śnieżkę, jednocześnie zaznaczając, że jest to bardziej zalecenie niż obowiązek. Mowa o szlaku czerwonym, czyli tak zwanych zakosach prowadzących na szczyt. Zmiana nie dotyczy drogi jubileuszowej. Decyzja ta spowodowana jest troską o komfort i bezpieczeństwo turystów. Ze względu na dużą frekwencję chcemy, żeby turyści wzajemnie sobie nie przeszkadzali. Ten szlak, wiemy, że w niektórych miejscach jest dość wąski i przy dwukierunkowym ruchu są utrudnienia, są zatory. Część osób musi czekać, aż przejdą jedni bądź to z góry, bądź z dołu. Często turyści muszą schodzić z tego szlaku, powodując osuwanie kamieni i niszcząc ten szlak. W związku z tym dla komfortu wędrujących, przede wszystkim dla komfortu wędrujących, chcemy, aby ten na górę za kosami ruch odbywał się tylko w jednym kierunku. Pewnie w sytuacji, kiedy jest większy ruch niż dzisiaj, ma to sens. Natomiast w takim dniu jak dzisiaj, kiedy ta ilość turystów nie jest zbyt wielka, nie sprawiałoby to większego zagrożenia, ale w sezonie jak najbardziej. Jednak ma to dużo do znaczenia. Tak. Jakby się potem zaczęło, ludzie zaczęliby mieszać tam na górze i kręcić się, można łatwo spaść. Dzieci też jest dużo, małych dzieci po drodze mijamy. Także bardzo dobry pomysł. Oczywiście jest to nasza prośba. My nie będziemy karać za niedotrzymanie tego warunku. I przede wszystkim chcemy liczyć tutaj na świadomość turystów i na to, że sami turyści podporządkują się tym naszym zaleceniom, aby było wygodniej i bezpieczniej. Przy większym ruchu turystycznym, no to może i jest lepsze rozwiązanie. A zwłaszcza na tym szlaku, co
jest taki trudniejszy, powiedzmy. Alternatywnym szlakiem zejścia ze Śnieżki do Karpacza, oprócz drogi jubileuszowej Czerwonego Szlaku, jest jeszcze kierunek przez Czarny Grzbiet i dalej Sowią Przełęcz. W okresie wakacyjnym liczba turystów wchodzących na najwyższy szczyt Karkonoszy jednego dnia przekracza nawet 10 tysięcy osób. Ponad 20 razy jeleniogórscy strażacy wyjeżdżali do pożarów spowodowanych bezmyślnością pracowników firm remontowo-usługowych. Tak złej statystyki nie było od lat. Coraz częściej dochodzi do zdarzeń prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych bez właściwego zabezpieczenia, co ostatecznie skutkuje pożarami, w których ludzie tracą cały swój majątek. Od początku roku do tego typu incydentów jeleniogórscy strażacy wyjeżdżali ponad 20 razy. Często się zdarza, że prace są prowadzone w jednym miejscu, a pożar powstaje w całkiem innym. No, zazwyczaj tak się dzieje w piwnicach. Czasami prowadzone prace, cięcie, spawanie, wycinanie różnych elementów metalowych, a nośnikami zazwyczaj są te puste rury, które one w jakiś sposób przenoszą tą wysoką temperaturę dalej. Przepisy mówią o pracach niebezpiecznych pożarowych, że trzeba je zabezpieczyć, trzeba wykonywać je w należyty sposób, dbając o bezpieczeństwo. Natomiast no, problem w tym, że niestety część wykonawców tłumaczy, że robiła tak 10, 15, 20 lat, nic nigdy się nie stało, więc dlaczego ma się tym razem coś stać? Tutaj bardziej bym się skierował do właścicieli obiektów. Każdy właściciel, który bierze firmę zewnętrzną i zleca jej wykonanie prac pożarowo-niebezpiecznych, powinien takie miejsce tych prac przekazać drukiem. Po prostu, że w tym i w tym miejscu, w tym i w tym dniu będą prowadzone prace, określić zakres tych prac i zabezpieczenie, jaki sprzęt powinien być przy prowadzeniu tego typu robót pożarowych. Powinien jeszcze później dozorować to miejsce po godzinie, dwóch lub trzech, zgodnie z dokumentacją zresztą, którą powinien mieć po tym, a okazuje się, że zostawia to miejsce po zakończonej pracy, nie dozoruje i bywa tak, że konstrukcja na przykład drewniana tli się i powstaje pożar i nie bezpośrednio po zakończeniu prac, ale kilka godzin, on się uwidacznia dopiero kilka godzin później. Dlatego też zleceniodawcy takich prac powinni zainteresować się, czy wykonawca przygotowany jest pod względem PPOŻ do prowadzenia robót pożarowo-niebezpiecznych w minimalnym stopniu. Chociażby wyposażenie się w gaśnicę pianową, proszkową, wodę, cokolwiek, rozpoznanie dokładnego obiektu. No, na przykładzie piątkowego zdarzenia firma zewnętrzna prowadziła prace pożarowo-niebezpieczne w jednym z obiektów usługowych. Był to warsztat samochodowy. Palnikami były cięte rury ogrzewania centralnego i w wyniku czego w pomieszczenie sąsiednie za ścianą uległo zapaleniu. Palący się materiał został przeniesiony na sąsiednie pomieszczenia, w wyniku czego doszło do zapalenia auta w garażu. Jeżeli nie jesteśmy pewni, a chcemy zrobić jakieś prace, przyjdźmy, skonsultujmy się. Mamy bardzo rozbudowany wydział prewencji. Nasi strażacy doradzą, podpowiedzą, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. No i przede wszystkim dbajmy o nasze życie, zdrowie, bo takie prace mogą się zakończyć różnie, czasami nawet tragicznie. Do najgroźniejszego zdarzenia związanego z opisanymi przypadkami doszło 8 października 2018 roku, kiedy to w wyniku źle prowadzonych prac doszczętnie spłonął dach budynku wielorodzinnego w Piechowicach. Jest szansa, że już niedługo rozpoczną się prace remontowo-budowlane w Pałacu Szawgoczów w Sobieszowie. Powstać ma tam Centrum Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego. Przypomnijmy, że 12 miesięcy temu wykonawca zszedł z placu budowy. Wszystko wskazuje na to, że fatalny okres związany z powstaniem w Sobieszowie Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoski Park Narodowy ma już za sobą. Po roku zastoju, kiedy to firma budowlana zeszła z placu budowy, a kolejne przetargi nie wyłoniły wykonawcy, 1 lipca dokonano otwarcia kolejnych ofert i okazało się, że jego wybór jest kwestią najbliższych dni. Nareszcie w kolejnych przetargach widzimy, że oferty pojawiają się racjonalne, one oczywiście są wyższe od wartości tych pierwotnych wartości kosztorysowych, ale w takim racjonalnym zakresie i możliwym do przyjęcia. Pracujemy nad tym, żeby wyłonić wykonawcę robót budowlanych, który wkroczy ponownie na nasz teren budowy i nasza inwestycja ruszy znowu i będziemy realizować kolejne etapy. Etapów jest kilka. W tej chwili pracujemy nad etapem obejmującym budynek Wielkiej Stajni, gdzie przewidziana jest ekspozycja przyrodnicza klimatyczna Karkonosze. Bardzo nowoczesna, interaktywna, z udziałem środków multimedialnych. Taka wirtualna podróż z Kotliny Jeleniogórskiej na Śnieżkę z możliwością doznania różnych zjawisk przyrodniczych. Sama idea tego centrum ma przygotować osoby, które będą odwiedzały park, do tego, żeby
udostępnić podstawowy zasób wiedzy o parku i o otaczającym przyrodzie i o atrakcjach, jakie mogą już w terenie spotkać. Idealnie by było, gdyby pierw odwiedzili takie centrum, żeby trochę nabrali wiedzy teoretycznej, zobaczyli, po co później mają w te góry iść, bo większość z nich, z tych ludzi, która pierwszy raz przyjeżdża do Parku Narodowego, ani nie jest przygotowana, ani nie jest wyekwipowana, nie ma map, nie ma odpowiedniego sprzętu, nie ma ubioru, nie ma obuwia, nie ma wiedzy przede wszystkim. Pomimo kłopotów z budową Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego, dyrektor KPN-u zapewnia, że jego powstaniu nic nie zagraża. Jestem spokojny, ponieważ mamy naprawdę zabezpieczone środki. Środki mamy kwalifikowane do końca 2023 roku, więc nie ma tu zagrożenia utraty tych środków. Natomiast no, musimy ostro się wziąć do roboty i zakończyć prace budowlane, a następnie zrealizować w tych pomieszczeniach ekspozycje te interaktywne. Kolejnymi etapami budowy centrum będzie wyłonienie wykonawcy na zagospodarowanie dziedzińca kompleksu, budowa parkingu oraz remont pałacu, w którym znajdą się ekspozycje dotyczące historii Karkonoszy. Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 55 milionów złotych. Jak rozpoczynać wielką azjatycką przygodę, to od Wietnamu. Tak przekonują dolnośląskie biura podróży. Co warto zobaczyć w tym niezwykłym kraju? Zapierające dech w piersiach widoki, wyśmienita kuchnia i życzliwi ludzie. To największe atuty perły Indochin. Wietnam staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem wakacyjnych wypraw. Co roku przyjeżdża tam blisko 8 milionów turystów i nie ma się co dziwić. Myślę, że szczególnie to, co go tutaj przyciąga nas, turystów, to jest jeszcze jego naturalność i to, co on nam nadaje, czyli tego, czego nam na co dzień brakuje żyjąc w Europie, czyli po prostu naturę, jeszcze w dużej mierze niczym nie skażoną. Wietnam podzielić można na dwie części, północ z Hanoi i południe z Ho Chi Minh City, dawnym Saigonem. I nie jest to podział ze względu na kawę i herbatę. Punktem obowiązkowym podczas zwiedzania jest Zatoka Halong. Scenery of Halong Bay. Formacje skalne wyłaniające się z błękitnej wody są niesamowite. To właśnie dlatego Halong zostało wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Znakiem rozpoznawczym tego miejsca są całujące się skały. Zatoka lądującego smoka to nie tylko niezwykłe widoki i formacje skalne, to także ogromne jaskinie. Najbardziej popularną jest Sung Sot, która odkryta została w 1901 roku. Tworzą ją trzy komory, a nacieki kresowe robią ogromne wrażenie. Jaskiń mamy tu kilka, cieszą się one wśród turystów ogromnym zainteresowaniem. Jednak Zatoka Halong to nie tylko skały, to także plantacje perł słonowodnych. Za wyjątkiem tych podstawowych miejsc jak Sapa, jak Delta Mekongu, to staramy się również pokazywać prowincje. Duże wrażenie robią plantacje ryżu i herbaty. Można tam nie tylko obserwować ludzi przy pracy, ale także zobaczyć, jak wygląda proces produkcyjny. Podróżując po Wietnamie, warto spędzić choć jeden dzień w Hanoi, Ho Chi Minh City i poczuć z jednej strony Orient, z drugiej zaś nowoczesność i postkolonialny klimat. Będąc na południu kraju, koniecznie trzeba odwiedzić deltę Mekongu, popłynąć łódką do wiosek ukrytych wśród lasu tropikalnego, odwiedzić plantację kokosów, na której produkowane są m.in. ciasta, cukierki czy alkohol. Niezapomnianym przeżyciem jest spływ niewielkimi czteroosobowymi łódkami. A to tylko niewielka część atrakcji. Wietnam to świetny kierunek do rozpoczęcia wielkiej azjatyckiej przygody. Nie dziwi więc fakt, że Dolnoślązacy coraz chętniej przyjeżdżają do tego kraju nie tylko na wakacje. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i w imieniu Klaudii Rusek zapraszam na piątkowe wydarzenia.